Czas na sport. Tomasz Gerlach, dobry wieczór. Pogoń Siedlce rozpoczęła rundę jesienną drugiej ligi z minus 6 punktami za niedozwolone wspomaganie farmakologiczne zawodników w poprzednim sezonie. Tych strat jak na razie Mazowszanom nie udało się odrobić. Po wyjazdowej porażce z Chojniczanką Chojnice teraz w drugiej kolejce Pogoń nie sprostała na własnym stadionie Stali Rzeszów. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, ale sama końcówka meczu należała do gości, a w głównej roli wystąpił Dawid Olejarek. Napastnik Stali w ciągu 120 sekund dwa razy pokonał Rafała Misztala i Pogoń przegrała 0-2. Ustawiliśmy się defensywnie, liczyliśmy na kontrataki, natomiast nie stworzyliśmy sobie zbyt wiele sytuacji. Wielka szkoda, że dzisiaj ulegliśmy rywalowi. No myśleliśmy, że dowiedziemy chociaż ten jeden punkcik. W następnym spotkaniu Siedlczanie spotkają się za tydzień w Ostródzie z tamtejszym Sokołem.